Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj opowiemy sobie o wszystkich pakietach specjalnych, jakie tylko mamy dostępne w grze. Około 2 lata temu pojawił się już tego typu odcinek, ale wtedy te pakiety dopiero wchodziły, były tam nie wiem, ze 3 albo 4 dostępne. Obecnie, jeżeli się nie mylę, mamy ich aż 7. Wielu z Was nadal pyta, jak działa promocja na te pakiety, kiedy one są dostępne, od jakiego levela i który. No i generalnie wszystkie szczegóły dzisiaj omówimy, pokażę Wam, jak wyglądają te pakiety po kolei, od którego poziomu są, jakie są wymagania, żeby się taki pakiet odblokował i tak dalej, więc wszystkie szczegóły mam nadzieję, że dzisiaj Wam opowiem. Pamiętajcie oczywiście o zostawieniu kciuka w górę w tym momencie pod tym odcinkiem, pamiętajcie, żeby zostawić komentarz, jeżeli czegoś nie zrozumieliście albo coś, to chętnie dopowiem i Wam w tym komentarzu odpiszę. Suba z dzwonem, jeżeli ktoś jeszcze tego nie robi, wbijajcie na Twitcha, na Instagrama i na Discorda, linki są w przypiętym komentarzu i opisie. Zapraszam serdecznie, no i myślę, że możemy powolutku sobie zaczynać. Ja tu Wam odpalę grzybiarze, żebyście mieli na dole ile dany pakiet kosztuje. Ja tutaj co prawda mam screeny z angielskiego forum, więc one są w euro. Natomiast no prosta sprawa, jeżeli sobie tą cenę ze screena pomnożycie razy 4, to po prostu wyjdzie Wam ile kosztuje dany pakiet złotówek w złotówkach. Więc na przykład tu mamy 5 euro razy 4, no to nam wychodzi ten pakiet na dole, czyli za 2 dyszki. Tam jak będziemy mieli na przykład, co tam mamy, jaki kolejny pakiet. No teraz mamy za 10 euro, czyli razy 4 wychodzi nam 40 zł i to jest ten drugi pakiet. I tak dalej i tak dalej. Ale na wstępie oczywiście co muszę najpierw powiedzieć. Po pierwsze, każdą taką paczkę specjalną możecie kupić jedynie raz na konto. Dlatego też no nie ma czegoś takiego, że ona się powtarza czy coś. Tylko mamy tych paczek, jeżeli się nie mylę, 7. Każdą kupujecie tylko raz na konto i po prostu już ona więcej się nie pojawia. Potem już macie te zwykłe paczuszki, które dają Wam same grzybki bez żadnych tam specjalnych nagród. Jeżeli chodzi też o takie szczegóły odnośnie tych paczek, to pojawia się coś takiego jak promocja od 2,5 roku, powiedzmy, w lato i na zimę mieliśmy taką letnią wyprzedaż i zimową wyprzedaż, które sprawiały, że na koncie po raz kolejny nam się pojawiały tego typu specjalne paczki, z tym, że z różnymi nagrodami. W lato były dość podobne do tych, które mamy normalnie na każdym koncie, tych, o których dzisiaj będę mówił. Na przykład pamiętamy, że był ten pamiętny level up, który był po prostu zbugowany i dużo osób na tym straciło, dużo osób też zyskało za wiele, natomiast na zimę już nie popełniali tego błędu, zrobili tam inne nagrody, jakieś gryfosmoki, jakieś tam szczęśliwe monety, no i inne pierdółki, ale o tych letnich i tam zimowych wyprzedażach się nie będę wypowiadał, bo wtedy te paczki wyglądają zupełnie inaczej, są losowe, oni tam sobie to wykminiają. My dzisiaj będziemy rozmawiać tylko o tych podstawowych paczkach, które ma każdy na swoich kontach. No i okej, jeżeli chodzi o promocję, jak one działają na te paczki, to też Was może ciekawić. Promocja 20% przeważnie jest na koniec każdego miesiąca. Ostatni weekend miesiąca to zazwyczaj jest promocja, chyba że na przykład, nie wiem, wypadnie wcześniej, bo będzie jakiś specjalny event albo coś, ale raczej oni zawsze o tym informują. No i jak działa tutaj ta promocja? Działa tylko na bazową wartość grzybkową. Czyli jak tutaj mamy na przykład trzeci pakiet, załóżmy, on kosztuje już 100. W tym trzecim pakiecie mamy normalnie 500 grzybków i 250 grzybków ekstra, czyli bez promocji łącznie tych grzybków mamy 750, no to ta promocja działa tak, że na przykład za te zamiast tych 500 grzybów za 100 mamy ich 600, do tego dochodzi 250 grzybków ekstra z pakietu, to mamy łącznie 850, więc pamiętajcie, że ta promocja 20% działa tylko i wyłącznie na tą bazową wartość z tej zwykłej paczki, a nie te grzybki ekstra z paczki specjalnej. To też jest bardzo, myślę, że istotne, no ale tak czy siak, jak ktoś chce czekać, no to lepiej do promocji, bo zawsze to jest po prostu więcej grzybów, chyba że mu bardzo zależy, żeby dostać te nagrody z paczuszki dodatkowe, no to musi niestety kupić wcześniej i nie dostać tych grzybków z promocji. To już wiadomo, jest indywidualna sprawa każdego. No i dobra, zaczynamy sobie od pierwszego pakietu. On kosztuje, tak jak mówiłem, 2 dyszki. Co mamy tutaj dodatkowo? 100 grzybków ekstra, czyli łącznie ten pakiet da nam 150. Mamy 1000 golda, mamy nieśmiertelkę jedną na tydzień i mamy 4 tygodnie gryfosmoka. Ten pakiet jest od pierwszego levela już dostępny, czyli od razu po założeniu konta i możemy go kupić do 20 levela. To też jest bardzo istotne, bo nie ma jakichś specjalnych wymagań, ale jak na przykład wbijecie 21 level i go jeszcze nie kupiliście, to już stracicie tą okazję i tego pakietu nie będziecie już mieć dostępnego na swoim koncie, więc najlepiej go kupić po prostu na pierwszym levelu. Dostajemy tutaj 1000 golda, więc od razu możemy ulepszenia gildyjne zrobić w takich gildiach topowych, że tak powiem, dla grzybiarzy. Ten
tą nieśmiertelkę, którą mamy, ona jest tam warta bodajże 100 golda, więc jest taka taktyka, żeby ją również sprzedać zamiast używać. Dzięki temu mamy na ulepszenia tam bodajże 6 trenera i 4 skarbca zamiast 5-5 za to 1000 golda. Także no są różne taktyki, ale ten pakiet jest bardzo, bardzo opłacalny jak na swoją cenę i myślę, że drugi pakiet, do którego zaraz przejdę za te 4 dyszki, również jest dość opłacalny. Jeżeli ktoś chce sobie grać eko czy coś, no to jest taki must have, powiedzmy. No tak jak mówię, kolejna sprawa, która was może ciekawić, to powiedziałem, te 1000 golda, nieśmiertelka, Gryfosmok. Teraz często jest tak, że od youtuberów, jakichś streamerów i tak dalej macie kody na start serwera, ode mnie oczywiście też co serwer jest jakiś kodzik na start i wielu z was pyta, co się stanie, jak na przykład najpierw użyjecie kodu, bo z tego kodu często jest Gryfosmok na 2 tygodnie, a potem kupicie paczkę albo na odwrót, nic się nie dzieje, ten Gryfosmok wam się po prostu przedłuża. Czyli jak użyjecie kodu od jakiegoś youtubera, mam nadzieję, że ode mnie, i będziecie mieli tego Gryfosmoka na 2 tygodnie, potem kupicie paczkę, to ona będzie na, to ten Gryfosmok będzie na 6 tygodni. Jeżeli zrobicie na odwrót, czyli najpierw kupicie paczkę, potem użyjecie kodu, no to również będzie na 6 tygodni, więc on się niespokojnie nie podmienia, tylko po prostu się przedłuża. Bo też widziałem, że wielu z was mnie o to pytało. Druga paczuszka. Druga paczka jest dostępna od levela 25 do 100 i wymagana jest twierdza na poziomie pierwszym. To też wielu z was mnie pyta, a dlaczego nie mamy tej paczki, skoro już wbiłem 25 poziom? Dlatego, że jak już wbijesz ten level, musisz wejść sobie tutaj w twierdzę i postawić ją na poziom pierwszy i wtedy ona się tutaj pojawi, ta paczka specjalna do kupienia. Twierdza na poziom pierwszy, można ją od razu zbudować, wiadomo, to jest początek twierdzy, więc raczej dużego problemu z tym być nie powinno. No i dobra, tak jak mówię, można go tylko do 100 levela kupić, więc pamiętajcie o tym, bo ponad ten 100 level już ona wam zniknie i nie będzie do kupienia. Co tutaj mamy? Zamiast standardowych 125 grzybków mamy ich 300, więc 175 ekstra. Mamy 100 tysięcy drewna, 50 tysięcy kamienia, mamy paczkę expa i właśnie, odnośnie paczki expa, jak ona działa. Załóżmy macie 26 level i pół, kupicie tą paczkę, to dostaniecie jeden pełny level, czyli będziecie mieli 27. Jeżeli macie, nie wiem, 50 i 3/4, kupicie tą paczkę, to będziecie mieć 51 i 3/4. To też jest warte wyjaśnienia, bo wiele osób myśli, że to wam tylko dopełni tego levela albo coś. Nie, to jest jeden pełny level, jeden pełny pasek, można by powiedzieć. No i okej, jeżeli chodzi o tego to drewno i kamień, bardzo, bardzo dobry boost dla gildii, dlatego że z tej paczki możecie zbudować od razu twierdzę bodajże na 6 level, od razu możecie salę rycerską na 6 level podnieść, czy tam nawet twierdzę na 7, a salę na 5, coś takiego, już nie pamiętam dokładnie, no ale jeżeli każdy w gildii kupi tą paczkę i od razu tą twierdzę zbuduje, podniesie tą salę rycerską, to już tak naprawdę w pierwszy dzień gemiki z takiej gildii lecą wam naprawdę pokaźne, naprawdę robią wrażenie i po prostu dzięki temu każdy sobie wykopie te gemy mocne i pociśnie lepiej z lochami już nawet może być to w pierwszy dzień, bo już widziałem takie osoby, że tam nawet 35 levele dobijają teraz w pierwsze dni, więc tak jak mówię, jest to bardzo, bardzo opłacalna druga paczuszka, bo tam powiedzmy, że jeszcze trzecia jest w miarę ok, potem kolejne to już dają takie standardowe nagrody, no ale te pierwsze 2-3 paczki są naprawdę opłacalne, więc ok, jeżeli chodzi właśnie o tą paczkę, to chyba tyle. Kosztuje, nie wiem czy powiedziałem, 40 zł, no ale to jakby wiadomo. Kolejna paczuszka, to jest tak zwany propak i co my tutaj mamy? Po pierwsze jest ona od 120 levela w górę, więc to też istotna sprawa. No i musicie mieć dostęp do menadżera areny, czyli to jest 105 level, do wieży, czyli odblokowujecie wieżę po zamknięciu pierwszych 9 lochów, to od razu dopowiem. Do podziemia, czyli musicie mieć zamknięte pierwsze 9 lochów również i wykopać po prostu serce do podziemia z tej kopalni 10, no i musicie mieć oczywiście pety, no ale to już macie od 75 levela, więc generalnie jeżeli o tą paczkę chodzi, to największym problemem chyba jest podziemie, bo ono dostajemy, ono nam wylatuje najpóźniej z tych wszystkich rzeczy, które tu są wymienione. No i tak jak mówię, level 120+. Ta paczuszka już kosztuje 100. Dostajemy, nie ma już tutaj, że tam do jakiegoś levela konkretnego jest ona jakby ograniczona, więc ona będzie wisiała dopóki jej nie kupicie, ale zaraz do tego przejdę. Tak jak mówię, kosztuje 100, dostajemy 250 grzybków ekstra, czyli łącznie 750, dostajemy 100 tysięcy dusz, 50 tysięcy kryształu i 1000 klepsydr. Dużo osób mnie pyta, skąd ja mam tyle klepsydr na swoich kontach i tak dalej. No właśnie teraz te paczki będą już dawały te klepsydry w naprawdę dużych ilościach, więc naprawdę można wiele ich odłożyć właśnie dzięki tym
paczkom specjalnym. 100 tysięcy dusz, bardzo fajne, żeby wystartować z podziemiem. Tak jak mówię, to jest coś takiego jak ta druga paczka, ona nam pozwala fajnie z twierdzą wystartować, a te 100 tysięcy dusz pozwala nam fajnie wystartować właśnie z podziemiem. No, kryształ to wiadomo, nigdy go za wiele, no i 1000 klepsydr również bardzo fajna nagroda. Lecimy dalej, kolejna paczuszka nazywa się Pro Plus Pack. I jeżeli o nią chodzi, to musimy mieć level 150+, i właśnie teraz już musimy mieć wykupioną poprzednią paczkę. Czyli dopóki nie wykupimy tej paczki, która była wcześniej Pro Packa, to nie pojawi nam się Pro Plus Pack. I teraz już do końca taka zasada będzie właśnie obowiązywała, że dopóki nie kupimy poprzedniej paczki, to ta kolejna nam się nie pojawi. Więc już nie ma jakiegoś tam levela, do którego musimy daną paczkę wykupić. One będą cały czas, nie znikną z tego co wiem, no ale po prostu musimy je po kolei wykupać, żeby mieć dostęp do kolejnych. Także wymóg dla tego Pro Plus Packa to jest level 150+ i wymagany właśnie Pro Pack wykupiony. Te nazwy są śmieszne, no ale wiadomo, chodzi o poprzedni po prostu. Zresztą nazwę macie też tutaj na górze screena. No i on już kosztuje 200, za niego mamy zamiast 1250 grzybków to 1500 łącznie. Mamy, tak jak mówiłem, 1500 klepsydr, 150 tysięcy dusz i 75 tysięcy kryształu, więc te dusze również kontynuacja, żeby fajnie to podziemie rozbudowywać. To już nie jest taki buz jak z tej trzeciej paczki, no ale również fajny. Klepsydry wiadomo, nigdy za wiele, kryształu tak samo, więc no ta nagroda naprawdę, naprawdę fajna. Kolejna paczka to jest Pro Pack. Ja tu mam w ogóle ściągę, dlatego tak zerkam na drugi monitor. Ona jest dostępna dla leveli 200+, no i musimy standardowo wykupić paczkę Pro Plus Pack, żeby ta nam się pokazała. Ona już, jak widzicie, kosztuje 100 euro, czyli 400, czyli to już jest ten najdroższy wariant, można by powiedzieć. No i dostajemy 250 grzybków ekstra, 2500 klepsydr, 200 tysięcy dusz i 100 tysięcy kryształu. I co mogę tutaj powiedzieć? No generalnie uważam, że te najdroższe paczki tych grzybków, zauważcie, że już od bodajże trzeciej paczki mamy zawsze 250 tych grzybów ekstra. Uważam, że przy tych najdroższych powinno być więcej, powiedzmy z 500 albo coś takiego, no ale za to mamy bardzo dużo klepsy, dużo tych kryształów jak na start, więc no myślę, że tak czy siak, jeżeli ktoś gra eko, to zdecydowanie, zwłaszcza, że już tu nie ma jakiegoś wymogu, że do danego levela musimy tą paczkę kupić, to zdecydowanie polecam poczekać na promocję i sobie te paczuszki wykupiać, bo dla takiego gracza eko to będzie wtedy 3850 grzybów łącznie podczas promocji. To jest naprawdę, naprawdę na kilka miesięcy, jak nie na jakiś rok gry, więc powiem wam, że no na pewno warto. Także to jest kolejna paczka i lecimy dalej. Jeżeli chodzi o kolejną, to jest Pro Plus Pack, ona kosztuje po raz kolejny 50 euro, czyli 200, jak widzicie. No i właśnie, tutaj mamy znowu 250 grzybków ekstra, mamy 1500 klepsydr, mamy 500 lucky coinów i mamy 100 tysięcy kryształów. Pierwsza nagroda, nowa, że tak powiem, lucky coiny, i tutaj warto zanotować, że te lucky coiny wliczają się do tej misji w klaserze. I kolejna paczka będzie ich nam dawała 1000, więc nawet jeżeli ktoś nie ogląda reklam, nie ma telewizora czy coś, to zakupienie tych paczek jest w stanie kupić, jest w stanie zrobić sobie to osiągnięcie. I jeżeli chodzi o tą paczkę, to jeszcze dopowiem, wymagany jest level 250+ i po prostu poprzednia paczka wykupiona, czyli standardowo już od kilku paczek mamy tylko wymaganie levelowe i to, żeby wykupić poprzednią paczuszkę. No i właśnie, tak jak mówię, to poprzednie wymagane, żeby było kupione, 250+. No i okej, jeżeli chodzi o to osiągnięcie, to może schowam. Osiągnięcie, które mam na myśli, to jest oczywiście tutaj to, zgromadź 1000 szczęśliwych monet. No i tak jak mówię, z tej paczuszki te monety się wliczają, więc to jest na pewno spoko opcja dla osób, które w ogóle nie mają jakiegoś tam telewizora albo im się nie chce oglądać reklam ani nic, bo po prostu to osiągnięcie również sobie bez problemu zrobią. Więc tak jak mówię, to jest przedostatnia paczka, kosztuje 200, no i ostatnia paczuszka też mocna, dlatego że 100 euro, czyli 400, no i jak widzicie również 250 grzybków ekstra, 2500 klepsydr, 1000 lucky coinów i 150 tysięcy kryształów. Te 1000 lucky coinów, wiadomo, dopełni nam to osiągnięcie. 150 tysięcy kryształu również dużo, również warto jest to mieć. No i jeżeli chodzi o wymaganie tej paczki, to jest już level 300+.
i musimy mieć wykupioną tą poprzednią paczkę, czyli Pro Plus Plus Pack, natomiast ta, nie wiem czy mówiłem jak się nazywa, Triple Pro Pack, no ale nazwy to macie na górze, więc to nie jest jakoś bardzo istotne. I tyle mamy na ten moment tych paczek. Tak jak mówię, no od ostatniego odcinka naprawdę dużo ich doszło. Ostatnio, nie tak dawno w sumie, weszły te ze szczęśliwymi monetami, więc oni co chwilę jakieś dodają. Jak znowu tam jakieś zostaną dodane, chociaż wątpię, bo już ciężko im będzie coś wcisnąć, to znowu jakąś aktualizację, powiedzmy za rok czy za dwa nagramy. No ale w tym momencie tak to wygląda. Chyba wszystkie szczegóły odnośnie tych paczek powiedziałem. Tak jak mówię, każdą paczkę można kupić raz na konto. No i co? Lepiej kupić taką paczuszkę jeszcze podczas promocji, niż po prostu kupować normalnie na przykład 3000 grzybów czy coś takiego, więc no zdecydowanie polecam sobie te paczki ogarnąć, bo no dużo dają, nie? Tego kryształku też sporo, jak widzicie, tutaj dzięki temu może nam się odłożyć, no klepsydr mamy też bardzo dużo, jeszcze jak dojdą te letnie wyprzedaże czy tam zimowe, to one też dają przeważnie dużo klepsydr, więc też wpada sporo. No i mówię, pomijając to, że jest ten event z klepsydrami, gdzie można ich nafarmić, no to z tych paczek, tych klepsydr jest zdecydowanie najwięcej. To tak też odpowiadając na wasze pytania, skąd ty masz tyle klepsydr. To wszystko, ja wam pięknie dziękuję za uwagę, za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli czegoś nie zrozumieliście, to piszcie komentarze, zostawiajcie kciuka w górę, suba dzwonem, wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha, linki są przy piętym komentarzu i opisie. Dziękuję wam pięknie za uwagę, za oglądanie, trzymajcie się i cześć!